sobie jakoś tak po pracę łuście. Tak jak Karol najlepiej. W automacie. Czyli właśnie po kolei sobie zróbcie takie ruchy, co macie robić. Test na ciągu. Cięcia, kurczę, jak normalnie fryzjerka mojej żony. Piecyk jest tak szybki, bo w niektórych stawarkach są na przykład dwa piecyki. Ale to jest troszeczkę taki marketing, no bo widzicie, nawet jakbym nie działał szybko, ciężko jest dogonić naprawdę ten piecyk. Rafał się podbiera. To nie jest jak w komórce. Dwa palce i krzyża. Druzda. Brudny koniec włókna. Lub za. Była moc spadła. Wykonaj test łuku i spróbuj ponownie. A weź szałkę do dołu, naciśnij. No jest źle przespawany. Od razu widać. Jasne, jasne. Ferwa jest. Tu jest ściśnięty, nie? Tu od tej strony to jest pod 90 stopniami. To jest widok z jednej strony, z drugiej strony. Więc tutaj jest to wgłębienie i to jest widoczne tak z tej strony. To trzeba poprawić taki stan. Złe cięcie, tak? Nie widziałem cięcia, jak wyglądało, ale prawdopodobnie źle chodziło. I błąd kolejny, widać jak się złamał. Przy zamykaniu klapy to musi być tutaj, nie? Bo tu są specjalne dołeczki, gdzie to się nie złamie, a tu już może się złamać światłowód, nie? Więc na to też trzeba zwracać uwagę. I to jest w każdego producenta spawarce. Te takie widełki, gdzie trzeba się z tym zmieścić. Tu masz wzorzec, no, no ona się już dostroiła, nie? Bo powinien ten test łuku zrobić i... Marek nie odpuści. Pomarańczowego chcesz? Dawaj. Utnij go. No do tego z tym można. O, właśnie. W tamtym modelu jest wolniejszy piecyk. Trochę towarka jest wolniejsza, to idzie dogonić piecyk, ale to już trzeba naprawdę zapierzyć. Nie, w tym tempie to... Pół centymetra jest najlepiej. O, uciął. Uciął się. Mniej, mniej. Ale wiecie, na początku nie robimy nic na wyścigi. No i kolejny piecyk. A te mufy to są z różnych producentów, ale mniej więcej konstrukcja. Tak, ale wolone są bardzo. Aha. Nie, środki są inne. No to te tacki? Nie, tacki. Nie ma uchwytów na przykład na kabel, tylko masz na sztywnik. Albo jest na kabel i nie ma na sztywnik. Albo w ogóle nie ma uchwytu na kabel i na sztywnik. Tylko... To co? No tam gdziekolwiek. Trytki. No te trytki i tamtego. To super. I robić taką amerykankę trochę, taką wolną rzeczą. Czyli grunt to dobre narzędzie. No, jak z tym wszystkim. Najlepsze z Interlabu, wiadomo. No bo w Interlabie jest wszystko najlepsze. Lokowanie produktu. Ja się wcale nie chwalę, ja po prostu mam talent. W ogóle to przy mufach, przy działaniu, pierwsze co robicie, to bierzecie termokurcza od razu na kabel. No to zwróciliśmy uwagę, nie? Z słodem to sobie zanotujcie, bo to jest naprawdę... Tak samo ze słonkami termokurczliwymi przed zespołem światłowodem. Tak, spaw łatwiej powtórzyć niż sam mufę, nie? No ale mimo wszystko, wydające to jest. No, ja.
to najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Czyli zanim wchodzi do mufy, termot kurczę. No i wypadnie. To jeszcze początkujący... I 8 światłowodów wystawamy. Zwykle robią taki błąd. Jaki czas? Karol, jaki czas? I tak, mamy nie, dwa nie patrzy... 8 minut. Ale szło bardzo sprawnie. Po 4 drzwiami drugi tydzień. Na koniec dostajemy samochód nawleczony na kapel. Takich sztuczek nie ma. O, to już mini jeden człowiek. Tak lata? Też jeszcze jedna ważna rzecz. Osłonki termokurczliwe są różnej długości, ale też różnej średnicy. Ja na przykład mam teraz o średnicy 2,8 mm. Gdzie nie włożę tutaj jeden na drugi. Nie jeszcze trafił. Nie każdy grzebie do tego pasuje. Nie zmieścić. To jest grzebień na 1,4. No to cztery... Ale na zasadzie jest gdzieś w... Nie można go tu? Nie. Okay. Najpierw ten, maurowek. A później dociskać. Tego w Polsce nie ma. Tak. Tutaj który to jest? Faurowek to jest ten pierwszy, tak? Nie mamy. No. No i teraz, teraz czekamy. A już się wygrzał piecyk. Tutaj osłoneczkę. Czyli odkładam na bok. To mi się teraz jeszcze przestudzi, ta ostatnia osłonka. Posuniemy touch panel. Zaczynamy zawsze od włókien z kabla, nawijamy, albo można od razu przypiąć osłonki z pawów i w drugiej kolejności wtedy włókna z kabla. Żebyśmy nie nawinęli pigtail i dopiero włókna z kabla, bo wiecie, że włókna z kabla nie wycofamy. One są, wcześniej jak domierzaliśmy, to też po krawędzi. Czyli po prostu pigtaile zajmą nam miejsce na włókna z kabla. Czyli tak, pigtail, tu, to sobie można przerzucić. To tu by ich praktycznie nie sposób wypchnąć z powrotem, a jeżeli to grozi tym, że będzie kiedyś... No, jak wpinamy osłonkę, to nie na środku, nie na bokach, tylko tu, gdzie jest grzebek. Wtedy może nam się wyginać, może nam pęknąć staw. Już ciasno wchodzą. Za grube osłonki nie Paweł dałeś. Tylko mieliśmy te drucikiem do góry. Jak jest ciasno, o, jak słyszę, to tam drucik, który usztywnia osłonkę, starajcie się do góry od dołu, wtedy nie rozszerzamy jej i łatwiej jest to wepchnąć. No a teraz coś pęka i słyszę nawet tak, jak wypycham. Ok, no i teraz włókienka z kabla. Czyli zobaczcie, jak jest wszystko fajnie domierzone, to się samo chce się nam zawijać elegancko. No i te włókna niewykorzystane, czyli oczywiście na górę wrzucamy, żeby były widoczne, że takie występują jeszcze tutaj w tej przełącznicy, że można uzupełnić ją do końca. No i zobaczcie panowie, jak to wszystko ładnie. Zorganizowane. No proszę zdjęcie zrobić. Możecie i mieć zdjęcia ze swoich pierwszych raz. No zobaczcie. Wszystko jak się domierzy, się dobrze zespawa, to aż się chce składać to wszystko elegancko. Bo jak coś tam się skróci, to gdzieś tu ucieka, coś pręży i tak dalej. No i tutaj tetryteczkę drobniutką albo tasiemkę rzepową. No i po co właśnie ten zapas tak zrobiliśmy? Bo ewentualnie na przykład ta krzemuśnica jest na 12 spawów, ale jak na przykład byśmy mieli 48, czyli dwie kasety po 24 spawy i się okazuje, że w dolnej kasecie jest błąd. Tak domyślnie w tym momencie, to górną kasetę zawsze możemy sobie wtedy bez problemu odłożyć na bok i dostajemy się do dolnej kasety. Po to jest właśnie ten zapas po przełącznicy. Bo jakbyśmy to na przykład na krótko prowadzili i tutaj tego wszystkiego napchali, to już będzie mi ciężko tą kasetę odłożyć na bok. To też zawsze zwracajcie uwagę, że jak będziecie używać kilka kaset, żeby było zawsze tak, żeby była możliwość dostania się do zawsze dolnej kasety. I tu samo w osłonach złączowych, tych kapturowych, tam też one są układane na sobie i pamiętajcie, żeby była pewna możliwość.
właściwie poruszania, wyciągnięcia. Tak jest. No te grzepami byśmy to zapalili, by się okazało przy pomiarze, że czoło feruli jest zniszczone. Zawsze ten pigtaj wyciągamy i go bez problemu wysuniemy, nawet z taśmy grzepowej, nic nie musimy rozpinać, czyli pigtaj damy dalej pogrupowane. Tak samo jeszcze tak adapterki, jak będziecie montować, to pamiętajcie, że z jednej strony jest zawsze wycięcie, czyli ten klucz, żeby to było ładnie też poukładane w jedną stronę. Nic nie naciągnięte, elegancko. No i tutaj można było dać lekko tetrytkę, no i oczywiście przykrywka na kasetę spawów. Unikajcie czegoś takiego, że po to robimy tą tubą, idziemy po przełącznicę. Nie idziemy włóknami w izolacji 250 mikronów, bo one później tutaj są łatwiejsze na narażenie, jakieś tam szarpnięcie, złamanie, z czegokolwiek, żeby uszkodzić to światło. I są bardzo słabo widoczne na takim jasno szarym tle, jeśli są niezabarwione. Mhm. Gdzieś tam jedno zostanie przyciśnięte, czy nawet złamane, i to wcale nie jest od razu widoczne. No, i tak to ma wyglądać.